15 sierpnia w Gniewoszowie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej bohaterskim lotnikom ziemi gniewoszowskiej. Są to osoby, które upamiętniły się w historii walki o niepodległość naszego kraju. Naszym obowiązkiem i tutaj z inicjatywy mieszkańców padł taki pomysł, aby upamiętnić te osoby właśnie taką tablicą pamiątkową. Dzisiejsza uroczystość pokazuje, jest przykładem, że powinniśmy pamiętać o naszych lokalnych bohaterach. I my to dzisiaj zrobiliśmy, mieszkańcy ufundowali taką pamiątkę dla swoich tak naprawdę sąsiadów, mieszkańców tej gminy. Tą inicjatywą również wpisujemy się w obchody stulecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Gniewoszowie, celebrowana przez księdza prałata Edwarda Poniewierskiego, kanclerza kurii diecezji radomskiej. Wspominamy tu w lokalnej społeczności stulecie odzyskania niepodległości, stulecie polskiego lotnictwa. Chcemy Panu Bogu przedstawić w symboliczny sposób pamiątkowej tablicy, na której widnieją nazwiska synów tej ziemi, lotników. Chcemy przedstawić ich jako piękny owoc tej nadwiślańskiej ziemi. Wasza ziemia wydała wspaniałych synów polskiego lotnictwa, polskiego wojska. Mało która gmina mogłaby się poszczycić takim wkładem historię polskiego lotnictwa i chcecie ich uwiecznić w kamieniu. Dać młodym ludziom dla pamięci i dla naśladowania. To kapitan pilot Władysław Gnyś, urodzony w Sarnówku Tartaku. To pułkownik pilot Władysław Gnyś, urodzony w Sarnówku. To porucznik pilot Jan Bachanek, urodzony w Piątkowie. Porucznik artylerii pilot Jerzy Boguski, urodzony w Regowie Nowym. Sierżant pilot Henryk Dygała, urodzony w Bobrujsku, ale uczący się w szkole lotniczej w Dęblinie. Podporucznik mechanik lotnictwa Jakub Feliks Kolasiński, urodzony tu w Gniewoszowie. Plutonowy mechanik pokładowy Stefan Pogoda, urodzony w Sławczynie. Starszy sierżant, pilot Mieczysław Seredyn, urodzony w Borku. Lotnik Władysław Skorupski, także urodzony tu w Gniewoszowie. Plutonowy pilot Władysław Wiraszka, urodzony w Borku. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Po mszy świętej wójt gminy Gniewoszów Marcin Szymon Gac powitał wszystkich zebranych, po czym wraz z przedstawicielką rodzin upamiętnionych na tablicy lotników Elżbietą Boguską oraz przewodniczącym Rady Gminy Gniewoszów Piotrem Delą dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej umiejscowionej na murze gniewoszowskiej świątyni. Prosimy po błogosławieństwo ten kamień z wypisanymi imionami i nazwiskami naszych braci, tutejszych rodaków. Uroczystego poświęcenia tablicy dokonał z kolei ksiądz prałat Edward Poniewierski. Na pamiątkowej tablicy wyryte zostały słowa: Bóg, honor, ojczyzna. Pamięci lotników ziemi gniewoszowskiej, walczących o niepodległość ojczyzny w latach 1918-1945, stulecie odzyskania niepodległości, mieszkańcy gminy Gniewoszów, 15 sierpnia 2018 rok. Ja reprezentuję rodzinę Boguskich. Przyjechaliśmy tutaj w 10 osób z całej Polski, a także i z Wielkiej Brytanii, dlatego że córka pilota Jerzego Boguskiego przyjechała specjalnie na tą uroczystość z Wielkiej Brytanii. Myśmy przyjechali z Krakowa, z Torunia, ja jestem z Wrocławia. Bardzo dziękujemy i jesteśmy wzruszeni tym, że możemy tutaj dzisiaj być
właśnie jako przedstawiciele rodziny, że jesteśmy zaproszeni przez mieszkańców. Bardzo dziękujemy też gościom za to przybycie, za tą uroczystość. Cieszymy się z tego, że ta pamięć w nas trwa wszystkich i że my dzięki właśnie mieszkańcom Gniewoszowa możemy tu przyjechać, spotykać się i możemy wspominać też dzieje naszej rodziny. Moja babcia tutaj przyjeżdżała do Gniewoszowa jako młoda dziewczyna, mam takie zdjęcie jej z długim warkoczem na koniu. Ja tutaj pierwszy raz przyjechałam 10 lat temu, dzięki temu, że dowiedziałam się o tym, że jest pani Stanisława Bachanek, która się właśnie bardzo zajmuje dziejami tej ziemi i też dziejami naszej rodziny. I też jej bardzo chciałam za to osobiście podziękować i w imieniu naszej całej rodziny. Dziękuję wam wszystkim jeszcze bardzo raz serdecznie. I po prostu cieszmy się wolnością, cieszmy się tym, że Polska jest wolna. W hołdzie lotnikom ziemi gniewoszowskiej zebrane delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Na zakończenie wszyscy zebrani otrzymali okolicznościowy folder. Organizatorem uroczystości były gmina Gniewoszów oraz parafia pod zwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.